Witamy na konferencji prasowej przed meczem 22. kolejki Fortuna pierwszej ligi. W sobotę o godzinie 12.40 mierzymy się z ŁKS-em w Łodzi. Jest z nami trener Leszek Ojrzyński. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Zapraszamy do zadawania pytań. Dzień dobry, panie trenerze. Pierwsze pytanie to sytuacja kadrowa. Co z Dawidem Błanikiem i Michałem Kojem i z Filipa Oliveirą? Cała trójca w trakcie leczenia. Mam nadzieję, że będziemy mieli ich do dyspozycji. Może już dzisiaj na treningu czas pokaże, bo dopiero zaczęliśmy dzień. W przeciągu godziny będzie gdzieś tam wiadomo, jak ta sytuacja wygląda i czy będziemy ich brali pod uwagę na najbliższy mecz. Tyle w temacie. Jeśli chodzi o Filipa Oliveirę, to wydaje się, że to jest jakiś poważniejszy chyba uraz, bo on nie zagrał w tym ostatnim sparingu. Tam jakiś problem z kostką, z tego co udało się gdzieś usłyszeć. Znaczy w sparingu przedsezonowym zagrał i właśnie tam się nabawił kontuzji, bo wpadł w dziurę i podkręcił sobie bardzo mocno staw skokowy i od tamtej pory go nie widzieliśmy i jest w trakcie leczenia. Z każdym dniem jest coraz lepiej, dlatego wierzymy, że może być z nami w Łodzi, ale no musimy jeszcze poczekać i dziś ma też badania robione, to będziemy mądrzejsi. I mamy jeszcze kilka problemów, ale kto ich nie ma i po prostu zobaczymy jutro wyjeżdżamy, jutro ogłosimy, jaka dwudziestka będzie po treningu i oby nikt tam z jakichś poważnych problemów nie miał zdrowotnych, bo wtedy ta sytuacja nasza może gdzieś tam wyglądać troszeczkę gorzej, ale są inni zawodnicy, którzy pracują, którzy zdrowi są i no, sam jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało w sobotę. Jakie są wnioski już na chłodno po tym meczu ze Stomilem? Co w tym tygodniu pan polecił swoim zawodnikom do poprawy takiej na tu i teraz? Każdy mecz jest inny. Ja też jestem mądrzejszy o te pierwsze swoje spotkanie jako w roli gospodarza. Teraz jedziemy i moja pierwsza wyprawa z koroną jako goście, prawda? I mamy bardzo dobrą drużynę przed sobą, bo ŁKS jest taką drużyną, gdzie jak dasz im rozwinąć skrzydła, to potrafią wygrać z każdym i grać efektownie i efektywnie. I tu musimy pewne rzeczy poprawić, żeby być bliżej siebie, żeby grać na wyprzedzenie i mądrzej przede wszystkim. I sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Jeszcze tak jak wspomniałem, do przymiarki mamy do tego meczu, ale jeszcze mamy kilka znaków zapytania i to jest związane właśnie z jakimiś niedyspozycjami. Czas pokaże. Ja jestem pełen optymizmu, że lepiej zagramy o wiele, tak jak tutaj zrobiliśmy to niecały tydzień temu, ale tak jak mówię, no każdy przeciwnik jest inny, drużyny też inaczej wyglądają z meczu na mecz, bo to jest początek i te początki zawsze są gdzieś takie pełne niewiadomych, po 3-4 kolejkach dopiero gdzieś tam pewne rzeczy wychodzą, oczywiście jeśli warunki na to do tego sprzyjają, bo sami widzimy, że nie każde drużyny mają równe gdzieś tam możliwości przygotowywania się i tak dalej, kiedy już place się zazielenią, będzie możliwość trenowania, ta forma gdzieś tam się ustabilizuje, no ale my musimy wiedzieć, że każdy mecz dla nas jest walką o życie, lepsze życie, bo taki mamy cel, zresztą ŁKS ma podobny cel i też chcą awansować i na pewno bardzo ciekawe spotkanie przed nami i tyle, jedziemy tam, żeby zapunktować i wszystko musimy zrobić, żeby tak też się stało. Po tej pierwszej kolejce skorzystała tylko Miedź Legnica, a za nią zrobiło się coraz ciaśniej. ŁKS jest na razie poza szóstką, ale w swoich szeregach ma na pewno piłkarzy takich, którzy pozwalają im myśleć realnie o walce o ekstraklasę, mimo tych problemów między innymi z transferami. I tak jak powiedział trener, to jest chyba drużyna, w której szeregach jest kilku takich piłkarzy, którzy potrafią indywidualnie robić różnicę, więc jaki może być klucz do pokonania tego rywala? ŁKS jest poza szóstką, ale też ma jeden mecz mniej i ma jeszcze szansę zdobycia 3 punktów czy jednego i tak to rozpatruję. Ma zawodników nie tylko w pierwszym składzie, ale też i na ławce bardzo wartościowych, no ale to o tym wiedzieliśmy. Mieli tam problemy w okresie transferowym, że nie mogli transferów, prawda, dokonywać. I kilku zawodników się wyleczyło, to też ich gdzieś tam wzmocniło w porównaniu z meczami z poprzedniego roku.
Receptę swoją mamy, no nie będę tu wykładał kart, prawda, mamy sposób, czy przymierzamy się do pewnego sposobu, jak chcemy to rozegrać, podobnie może nie będziemy grać jak tutaj, prawda, bo musimy pewne rzeczy poprawić i tyle w temacie, pewne rzeczy też musimy korygować w trakcie meczu, no zawsze taktykę też dopasowujesz do swoich możliwości, a tutaj, tak jak wspomniałem, jeszcze jest, no dwa znaki zapytania są, ale to dwa znaki zapytania są znaczące i wtedy będziemy wiedzieć, jak tą grę ułożyć, żeby jak najwięcej wycisnąć z tego meczu. Czuć dużą złość po zawodnikach, po tym pierwszym spotkaniu i czy to można właśnie przekuć w coś pozytywnego, bo wiemy, że tych meczów nie ma tak dużo do odrabiania strat i trzeba zacząć punktować jak najszybciej za pełną pulę. Ja liczę, że całkowicie inaczej będziemy tam grać i przede wszystkim skutecznie. To jest jedna sprawa i nie tylko mam na myśli ofensywę, ale i defensywę, no bo tutaj Stomil miał swoje sytuacje. Kilka razy nas skontrował i zdobyli tylko jedną bramkę, a mogło się skończyć różnie. My też swoje mieliśmy, bo rzadko się zdarza, żeby dwóch naszych skrzydłowych oddawało w meczu po 6 strzałów, ale te strzały no nie były jakościowe, tak jakbyśmy sobie wymarzyli i teraz czas na poprawkę pewnych rzeczy. I ja nie lubię gdybać, mówić, ktoś ma złość. Nas weryfikują mecze mistrzowskie i dużo sobie można mówić, jakim ja jestem kozakiem teraz. Nie, to mecz mistrzowski, tam gdzie są kamery, gdzie są kibice i to jest weryfikacja. Można się stroszyć w ciągu tygodnia, odgrażać. Tam przede wszystkim trzeba wykonać robotę jako mężczyźni, jako drużyna i na to liczę, że tam będziemy walczyć do upadłego i walczyć skutecznie, bo każdy na to liczy i chłopaki o tym wiedzą i przygotowujemy się powoli, a energię zbieramy właśnie na to sobotnie spotkanie. Padło tutaj, że UKS też ma te ambicje ekstraklasowe. Krzepi was trochę to, że w pierwszym meczu tam też sobie niezbyt poradzili. Remis z Jastrzębiem to raczej nie jest taka, to nie jest taki wynik, który mógłby was straszyć. Nie, wyniki, ja też powiedziałem, na wiosnę najgorsze czasami bywają mecze z tymi właśnie drużynami, które naprawdę walczą o życie, o byt ligowy. My się przekonaliśmy i UKS się o tym przekonał, bo straciliśmy po 2 punkty. I tak jak wspomniałem, każdy mecz jest inny. Jastrzębie na wiosnę to może być całkowicie inna drużyna. Zresztą w meczu z UKS-em wyszło chyba 9 nowych zawodników. To całkowicie jest inna drużyna, nie tylko i może i o zaangażowanie chodzi, ustawienie chodzi, ale tak samo i personalia. I w Stomilu też widzieliśmy kilku młodych, ambitnych zawodników. No jeden całe szczęście nas nie pokarał, ale drugi zatrzymał nas, bo Tobiasz po jednym treningu wyszedł w bramce i był, można powiedzieć, nawet najlepszym zawodnikiem, prawda? Czy jednym z najlepszych na boisku. I takie jest życie na wiosnę. I tutaj trzeba szanować każdy punkt, ale nikogo też nie podchodzić z góry do nikogo, że ktoś jest w strefie spadkowej albo miał w poprzednim roku słabsze mecze, bo tutaj trzeba szanować każdego i trzeba naprawdę z każdego meczu wycisnąć i ta ambicja, zaangażowanie musi być na maksymalnym poziomie, żeby potem wyszły te różnice piłkarskie czy taktyczne i tu gdzieś w tym meczu też mieliśmy jakieś tam rezerwy pod tym kątem i myślę, że teraz to będzie wyglądało całkowicie inaczej. W ostatnich latach pracował pan w Ekstraklasie, już można powiedzieć w takim razie, że po tej jednej kolejce wyszła ta specyfika tej pierwszej ligi, że tutaj naprawdę każdy mecz jest takim małym finałem, tutaj każdy z każdym może powalczyć. Zgadzam się, ale w Ekstraklasie jest podobnie, bo przecież są takie historie, że z tymi drużynami, które walczą o byt, zresztą widzimy, że te drużyny teraz punktują i to bardzo dobrze punktują i ciężko gdzieś tam z nimi się gra. Bo dla nich nie ma ważniejszej rzeczy. My musimy właśnie jeszcze poprawić, podkręcić tą śrubkę, żeby dla nas było podobnie, tak jak tu się mówi, że 14 pucharów, teraz mamy 13 takich meczów pucharowych przed sobą. No i dla nas to musi być święto, gdzie musimy położyć wszystko na jedną kartę, ale też mądrość musi nami kierować, a nie gdzieś, tak jak tutaj dawaliśmy się gdzieś skontrować, a mogliśmy to przerwać albo w inny sposób się zabezpieczyć, bo każda bramka to jest spowodowana czyimś błędem, a nam przy tej bramce przytrafiło się nawet, bym powiedział, 5 błędów. Jeden z tych 5 błędów eliminujemy i nie ma tej bramki. No i to jest brutalne, a zarazem piękne w tym sporcie, że to jest nieprzewidywalna gra i każdy z każdym może wygrać i tutaj przed meczem nikt nic nie wie tak naprawdę, a tym bardziej jakie są takie mecze, tak jak my teraz z UKS-em, gdzie jedni i drudzy
mają cel i muszą pewnie podejść do tego z pełnym zaangażowaniem, ale też i z pełną wiarą i nadzieją, że się wygra to spotkanie. A jak będzie, no to ja na UKS też dawno gdzieś nie grałem. Może i ostatni raz z Koroną, a tak to chyba nie dane mi jest było. Jest to całkiem możliwe, bo oni tam spadli. Spadli, a jak ja przejmowałem kluby, to już było chyba z Arką, jak byłem, to UKS chyba spadał. No i może i z Koroną byłem ostatni raz na UKS-ie i teraz no, czas na powrót. Tam pamiętam, że Sobolewskiego desygnowałem do ataku i strzelił bramkę. I wygraliśmy to spotkanie tutaj. Może też się trzeba się zastanowić nad jakąś roszadą. No zobaczymy. Jak zaglądam teraz do sondy portalu CK Sport, Roberto Coral 1/3 głosów jako najlepszy piłkarz Korony Kielce. Podziela trener to zdanie? Podzielam poza początkiem. Początek było widać, lekki stresik u niego i tam gdzieś się zagubił, bo taktycznie jedną sytuację mieliśmy inaczej rozwiązać. Potem miał takie nieudane wybicie, ale później już oswoił się z tą całą otoczką i był najlepszym zawodnikiem, bo tą stroną kreowaliśmy większość naszych sytuacji. Zresztą rzut karny to był po wrzutce też i też takich kilka momentów było, że mógł dograć jeszcze lepiej piłkę. Po jego atakach też mieliśmy rzuty rożne z tej strony i aktywność była widoczna i też jego umiejętności. I mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej wyglądał, bo te pierwsze spotkania, tak jak wspomniałem, to jest niewiadoma próba gdzieś tam, czasami też walka ze swoimi emocjami. I tutaj pokazał się z dobrej strony, jeszcze liczę na jego strzały, bo takie możliwości też były w tym meczu i jeszcze mogą mieć i oby zdrowie dopisywało, bo wiemy w jakiej sytuacji jesteśmy, że tu rywalizował z Łukaszem, a Łukasza już nie mamy, kuruje się po poważnej kontuzji i zobaczymy, oby dalej. Inni zawodnicy dołączyli do niego poziomem gdzieś i on to utrzymywał albo nawet jeszcze podnosił z meczu na mecz, to powinno być dobrze. No i ja odniosłem takie wrażenie, że Korona Kielce chyba ma teraz większe przyzwolenie na strzały z dystansu, chociaż nie wiem, może coś źle postrzegałem w tym meczu, ale takie miałem wrażenie ostatnio. Nie wiem, czy wcześniej nie było tego przyzwolenia, nie, sytuacje tego wymagały, tylko tak jak wspomniałem, no sytuacje były i strzałów i Podgórski oddał 6, i Łukowski oddał 6, a z tych 12 strzałów, tylko tych dwóch zawodników, trzy były celne i to jest za mało, bo ta jakość musi być lepsza, ale tak jak wspomniałem, no nie wszystko od razu ci wychodzi w pierwszym meczu i tego miejsca też było gdzieś tam mało, bo drużyna gości tutaj wyskakiwała, blokowała, kładła się, jak było poprawienie gdzieś tam piłki, no to był jeszcze następny zawodnik i to gdzieś odczuliśmy na własnej skórze, że jak szybko decyzji nie podejmowaliśmy i z wiarą nie podchodziliśmy, to jeszcze ta jakość nie była najwyższa, ale podobnie gdzieś w grach sparingowych też oddawaliśmy strzały z dystansu, też padały bramki, znaczy też, no teraz nie padła po takim strzale, ale wcześniej padały bramki, no i jak jest taka okazja, to trzeba oddawać strzały, bo ze strzałów są przecież gole, a i w okresie przygotowawczym po dobitkach po strzałach z dystansu też zdobywaliśmy bramki i to nie jedną, tylko kilka i zawodnicy o tym wiedzą i muszą to gdzieś tam poprawiać na tyle skutecznie, żeby tych bramek było jeszcze więcej. Jeszcze nawiązując do tego meczu z UKS-em, Sobolewskiego pan już teraz nie wstawi do składu. Pytanie pozostaje takie, jaka roszada się może pojawić ewentualnie, czy już trener coś analizował w związku z ostatnim meczem, no i właśnie w kontekście najbliższego rywala? Nie, ja też nie jestem taki, kiedyś jak zaczynałem pracę, czy kilka lat wcześniej, byłem bardziej niecierpliwy i potrafiłem nawet po meczu wygranym zrobić 4 zmiany na następny mecz i nie przejmowałem się tym, że ktoś tam mówi, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Tak samo po jakimś nieudanym meczu potrafiłem zawodnika gdzieś odstawić i niech sobie trochę przemyśli. Teraz troszeczkę inaczej podchodzę i daję drugą szansę i tutaj też nie chcę tak reagować nerwowo, tylko każdy ma, powinien mieć okazję na poprawienie siebie, a jak może to zrobić? No, wystawiając go jeszcze raz, pokazując się, że ten pierwszy mecz ci nie wyszedł, tydzień popracowaliśmy i nie tylko na boisku, ale i poza boiskiem, żeby pewne rzeczy poprawić. No i myślę, że większość tych ludzi, którzy tu byli, wyjdą. No. My jeszcze liczymy, że może będziemy mieli Łukowskiego, bo też się odwołaliśmy od tej czerwonej kartki, bo przecież on był faulowany nawet 2 razy w tej samej akcji i potem ten niefortunny jego poślizg spowodował to, że
że tak się skończyło, jak skończyło i zobaczymy, czy takie szanse będą, czy nie, no ale zawsze trzeba walczyć o swoich ludzi, też to zrobiliśmy. No jesteśmy przygotowani, że go nie będziemy mieli, ale kto wie, no dziś ma być decyzja. Gościem drugiej części konferencji jest Adrian Danek. Dzień dobry, Adrian. Dzień dobry, witam wszystkich. Zapraszam do zadawania pytań. Adrian, może na początek, bo byłeś w Koronie w ostatnim półroczu, jesteś w Koronie teraz. Jak dużo się zmieniło pod kątem może samej gry, tak? No bo no, wydaje mi się, że pytań takich nie było sensu zadawać na przestrzeni meczów sparingowych. Teraz jesteśmy po pierwszym takim sprawdzeniu generalnym i możesz to w jakiś sposób porównać zarówno swoją indywidualną pozycję w całej tej układance, jak i gra Korony Kielce. Na pewno nasz styl się trochę będzie różnił od stylu z poprzedniej rundy. Jednak myślę, że ten ostatni mecz nie był wyznacznikiem tego, co chcemy grać, bo był to w jakimś stopniu false start przede wszystkim. Stać nas na dużo lepszą grę i nie tak sobie wyobrażaliśmy początek. No myślę, że na pewno będziemy chcieli troszeczkę agresywnie grać i na pewno styl będzie inny. Nie chcę też tutaj zdradzać naszej taktyki, no ale na pewno będzie się to różniło. Może powiedz, czego zabrakło w ostatnim spotkaniu w takiej sytuacji z twojej perspektywy? Te pierwsze mecze właśnie są bardzo, bardzo, bardzo trudne. Gdzieś może, nie wiem, czy głowa nam nie dojechała, czy co, ale tak jak mówię, to na pewno nie jest nasz styl. Tak nie chcemy grać i na pewno wiemy, zdajemy sobie sprawę, że jest dużo do poprawy z ostatniego meczu i mam nadzieję, że już w sobotę zdobędziemy 3 punkty i zagramy o wiele lepiej przede wszystkim. Tutaj łatwiej nie będzie, bo ŁKS też ma aspiracje, żeby awansować do Ekstraklasy, no ale oni też w tym pierwszym meczu na wiosnę falstart zaliczyli. No tak, tak, tak. Z Jastrzębiem zremisowali, także też falstart. Każdy mecz będzie ciężki w pierwszej lidze. Myślę, że do każdego trzeba będzie się przygotować na 150% i podejście przede wszystkim do meczu jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że teraz będziemy mieć lepsze. Ale spodziewacie się tam jakiejś wyjątkowej złości sportowej z ich strony, jakiegoś takiego meczu mocnego na noże, czy jednak po tym, co pokazali w Jastrzębiu, to trochę spokojniej do tego meczu podchodzicie, bo jeżeli mówisz, że wiecie, co chcecie grać i zagracie to na swoim poziomie, to nie powinno być trudno. Będziemy się starać zagrać na dużo lepszym poziomie niż ostatnio. Myślę, że my się musimy skupić teraz na sobie i złość sportową pokazać. My musimy pokazać złość sportową, nie będziemy patrzeć na nich, tylko chcemy swój styl zarzucić gry. Ale jednak spójrzmy trochę na ten ŁKS. Jakbyś miał powiedzieć, kogo tam się trzeba najbardziej obawiać, albo czego się trzeba najbardziej obawiać w tej drużynie? Wskazałbyś taką rzecz? Mają paru kreatywnych zawodników na pewno. Pirulo jest taką osobą, która gdzieś tam kreuje grę, Ricardinho też, także jest paru dobrych zawodników, jednak nie jedziemy tam się bać ich i to oni nas się mają bać, nie my ich i będziemy chcieli po prostu stawić czoła. To będzie cięższe spotkanie w defensywie czy w kreowaniu ataków twoim zdaniem? Ciężko stwierdzić. Myślę, że będziemy chcieli swój styl narzucić, my będziemy chcieli atakować, także zobaczymy, jak wyjdzie w meczu, będziemy reagować podczas spotkania.